Witamy Was bardzo gorąco, dziewczyny i chłopaki. Cieszymy się, że jesteście znów razem z nami. Mamy nadzieję, że macie dobry czas razem, kiedy oglądacie film, ale wierzę też w to, że przeżywacie coś razem z Panem Bogiem, że Pan Bóg mówi do Was podczas tych spotkań. Chcemy Was zachęcić dzisiaj do wspólnego uwielbienia, do wspólnej modlitwy. Proszę, zamknijcie teraz oczy i zawołamy do naszego Taty. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wspaniałym Ojcem. Dziękujemy Tobie za to, że Ty się troszczysz o każdą osobę. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś ponad to wszystko, że czuwasz nad nami. Panie, oddajemy ten czas w Twoje ręce i prosimy Ciebie o Twoją ochronę. Amen. Witam Was! Dzisiaj ogłaszać chcę.
chwałę. O, powstań i świeć nad nami wciąż, aż pokolenie to zobaczy Twoją moc. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, my chcemy widzieć chwałę. O, powstań i świeć nad nami wciąż, aż pokolenie to zobaczy Twoją moc. Bliżej, tego pragnie moje serce, tego
być bliżej. Tego pragnie moje serce, tego szuka wciąż. Bliżej, o bliżej Ciebie być bliżej. Tego pragnie moje serce, tego szuka wciąż. Coś słychać u góry. Czy możesz sprawdzić, co to za hałasy dobiegają? Lecę sprawdzić. Uciekły. Śpią, jeszcze mamy trochę czasu. Co tam się działo? Będę ci opowiadał po drodze. Powiedz, o czym opowiadać. Kiedy zbierała się na pociąg, żeby wybrać się do swoich rodziców, chłopcy otoczyli ją w kółku. I pomyśleli sobie, oj, to może teraz zrobimy jakąś bójkę albo jej dokuczymy. I w tym momencie Emi sobie pomyślała, o miacie, co by się stało, gdyby, ale nie zwracała na nic uwagi. Przeszła przez środek chłopaków, a oni wtedy, wow, będziemy ją gonić, teraz to ją dopadniemy. Zobaczcie, gdzie jest, tam coś jest, podnieś to proszę. Bosmanie, poznajesz? Przecież to jest ta nasza blondynka, kapitanie! Nie ma! Wow, to pewnie ukradł ją Don Pedro i zgubił ją tutaj! A znowu jakaś niecna sztuczka Don Pedro. Bo jego życie zostało przemienione. Pan Bóg czuwał także nad czarnym tygrysem i Pan Bóg też czuwa nad naszym kapitanem, nad naszą załogą i nad nami. My tutaj będziemy sobie bezpiecznie siedziały, a Pan Bóg będzie w niesamowity sposób czuwał nad nami. Cokolwiek się w życiu naszym dzieje, to pamiętaj jedno, Bóg nigdy nas nie zostawi. On zawsze o nas się zatroszczy. Jest się. Zjadłeś śniadanie? Już trzeci raz piekę. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Wszystko będzie dobrze. Dobrze się poukłada. Dobrze się skończy. Nie martw się. Pan Bóg nad wszystkim czuwa. On ma kontrolę nad życiem każdego człowieka. Ale już ich za długo nie ma. Ja wiem, ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Rozmawiałam w nocy z Panem Bogiem i Pan Bóg dał taki wewnętrzny pokój. Wierzę w to, że wszystko się dobrze skończy. Nie mamy się o co martwić. Kapitan i jego załoga są w Bożych rękach. Pan Bóg się o nich zatroszczy. Musimy tutaj cierpliwie siedzieć i czekać. Oni na pewno wrócą. Ale wiesz, chcę ci coś powiedzieć. Właśnie dzisiaj czytam o tym, w jaki sposób król Herod, który panował za czasów apostołów, i król Herod strasznie był cięty na ludzi wierzących. Chciał ich zniszczyć. I widział, że to się podoba Żydom. Wow. I czytam coś takiego. Wyobraź sobie, że król Herod widział, że to się wszystko podoba Żydom i kazał pojmać Piotra. Więc Piotr znalazł się w tarapatach. A było wtedy święto. I postanowił, że Piotra wtrąci do więzienia. I co? Stała się rzecz straszna. Piotr został uwięziony. Gdy o tym dowiedział się cały kościół, zaczął modlić się o Piotra. Ale Piotr wiedział, że jest w Bożych rękach. I że wierzył w to, że Pan Bóg w ponadnaturalny sposób go ochroni. I kiedy zaczęłam czytać dalej, to napisane jest, że strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, a Kościół się modlił. I tej nocy, kiedy Kościół się modlił, a Piotr był w więzieniu, stanął
koło niego anioł. Pokazało się takie jasne światło i anioł szturchnął tak Piotra, kiedy spał. Piotr się wybudził, ale wydawało mu się, że to sen. Piotr wstał. Anioł powiedział: ubierz się, przekaż się, załóż swoje buty, załóż swój płaszcz i ja cię wyprowadzę. Więc Piotr myślał: dobrze mi się śni, fajny sen, wszystko jest super. Postanowił, że posłucha anioła i wyszedł razem z aniołem. Wyszedł i podążał za aniołem, lecz nie wiedział, że to, co się ma za sprawą anioła, dzieje się naprawdę. Wydawało mu się, że to jest jakiś sen. I kiedy przechodził razem z aniołem, przechodził przez drzwi otwarte więzienia. Anioł go wyprowadził i kiedy minęli pierwszą bramę, a potem może drugą, nagle Piotr został sam. Popatrzył się i wtedy dopiero zrozumiał, że tak naprawdę Pan Bóg nad nim czuwał, że go ochronił. Pan Bóg tak sprawił, że kiedy Kościół się modlił o niego, to posłał anioła. W niewidzialny sposób więźniowie nie byli w stanie zrozumieć, co się wydarzyło. Bóg ochronił Piotra. I wiesz, wierzę w to, że Pan Bóg też w niesamowity sposób sprawi, że ochroni naszego kapitana i jego załogę. Teraz nam się wydaje, kiedy tu siedzimy, że to są straszne chwile, straszne rzeczy. Ale kiedy czytałam sobie dalej, to natrafiłam na taki fajny fragment, w którym jest napisane, że apostoł Paweł i Sylas znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. I oni też zostali pobici. Było im bardzo trudno, było im bardzo ciężko. Mieli nawet rany na swoim ciele. I można by powiedzieć, że byli bardzo smutni, ale wydarzyło się coś wyjątkowego. Kiedy byli pobici, zostali wrzuceni do więzienia. Ich nogi były zakute w dyby, trzymały ich mocno łańcuchy. Nie mogli nic zrobić, ale Paweł i Sylas siedzieli w więzieniu, a Pan Bóg nad nimi czuwał. Mieli taki ponadnaturalny spokój. Cieszyli się z tego, że Pan Bóg jest razem z nimi. I Biblia mówi nam, że kiedy byli zamknięci i wtrąceni do więzienia, siedzieli w lochu, a nogi ich były zakute w dyby, to o północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, a więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Jaką musieli mieć radość w sobie od Pana Boga, jaką musieli mieć, jacy szczęśliwi musieli być, że Pan Bóg się o nich troszczy, że jest razem z nimi. I znowu wkracza do akcji Pan Bóg. W ponadnaturalny sposób, można powiedzieć, Pana Boga nie widzimy, ale tak naprawdę Pan Bóg jest zawsze z nami, jest pośród nas. I wtedy, kiedy oni śpiewali, kiedy modlili się, kiedy inni więźniowie słuchali o tym, jaki piękny, wspaniały, jaki potężny jest Bóg, to nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Fundamenty więzienia zaczęły się ruszać. Wszystkie lochy, które były pozamykane, pootwierały się. Wszystkie dyby, łańcuchy pootwierały się. A apostołowie co zrobili? Kiedy zobaczyli, że są wolni, siedzieli dalej w lochu. Postanowili, że nie opuszczą więzienia, bo wiedzieli, że Bóg jest wtedy z nimi. Wydali ogromne świadectwo tego.
Gdy strażnicy zobaczyli, że lochy są pootwierane, przerazili się bardzo i postanowili, że chyba muszą sobie odebrać życie. Wyciągnęli miecz, chcieli się zabić i patrzą, a z drugiej strony jest apostoł Paweł i Sylas i wołają: nie odbieraj sobie życia, my tutaj jesteśmy. Wtedy strażnik więzienia upadł przed nimi i mówi takie słowa: co mam zrobić? Powiedzcie mi, co mam zrobić, żebym mógł być zbawiony? Apostoł Paweł i Sylas powiedzieli: wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Jaka była wielka radość u apostołów, kiedy widzieli, że strażnik więzienia pragnie oddać życie Panu Bogu. I znowu Pan Bóg w ponadnaturalny sposób zatroszczył się o Piotra i Sylasa. Wcześniej zatroszczył się o Pawła. I wierzę w to, że Pan Bóg w ponadnaturalny sposób zatroszczy się o naszego kapitana i o jego drużynę. Nie wiem tak naprawdę, co się wydarzyło. Można by pomyśleć, że skoro uciekł Don Pedro, to coś knuł, może ich pojmał. Ale bądźmy cierpliwi. I co możemy zrobić? Możemy wołać do Pana Boga i możemy się modlić. Kiedy wiemy, że ktoś jest w trudnej sytuacji, to możemy wołać do Pana Boga, a Pan Bóg w ponadnaturalny sposób będzie ochraniał tych, o których się modlimy. Także możemy oddawać to wszystko Panu Bogu. Dziękujmy Mu za ten czas, który teraz mamy, ale dziękujmy też za naszych przyjaciół, a Bóg będzie ich ochraniał. Nie przejmuj się, Taro. Pójdźmy teraz do swoich zajęć, przygotujmy wszystko, ale kiedy będziemy się krzątały, będziemy coś robiły, myślmy o naszych przyjaciołach i rozmawiajmy z Panem Bogiem. Chodź, będziemy teraz się modliły. Ojcze, oddajemy w Twoje ręce naszych przyjaciół. Tam, gdzie są, prosimy Ciebie o to, abyś Ty ich ochraniał. Amen. 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 Chodź, Taro, posprzątamy cały pokład, bo troszkę się zakurzyło. Troszkę? Chodź, idziemy. Chodź tu, A ty kim jesteś? Ja jestem mieszkańcem Kokosowej Wyspy, ale wy to chyba jesteście majtkowie, bo kapitan, którego ostatnio spotkaliśmy, opowiadał o jakichś majtkach, którzy zostali gdzieś porwani. Tak, to my. Dostaliście wiadomość o szczurkach? Tak, szczurek zostawił jakąś wiadomość w jaskini i potem zaczęliśmy was szukać. Aha, bo jak poszedł do kapitana, to już go nie ma i mi za nim bardzo tęsknię. No spokojnie, znajdzie się, jeszcze stąd uciekniemy. Cwany, posmanku! Leżę! Wy cicho, możliwi piraci, dajcie mi tylko szablę! Was pokroję! Cicho! Bosman? O! Majtkowie! Ciebie też uwięzili? No, niestety. Długo tu siedzicie? No, dosyć długo. Szukaliśmy was z kapitanem na tamtej wyspie. Dobrze tą kartkę zostawiliście, że was zabrali na inną wyspę. Jedyna nadzieja to jest kapitanie. Wszystkich nas pojmali. Teraz trzeba będzie cierpliwie czekać, aż on przyjdzie i nas uratuje. No, żeby tylko jego nie pakowali, tak? Oby. Oby. Oby się nie dał złapać. Tak. Gdzieś tu muszą mieć twierdzę. Jakieś tajne wejście. Gdzie to jest? Hej, cwany, kapitanie! Witaj, Don Pedro! Mamy coś do uregulowania, nie? Co ty tutaj robisz? Poddaj się! No, chciałbyś! Chciałbyś! Dlaczego?
Tak, trzymaj! Tak, jesteś nasz! Poddaj się! Tutaj! Poddaj! Spokojnie, panowie! Spokojnie! Spokojnie, to będzie tam leżał! Powiedzcie, macie naszych majców! A mam oddawać mój kapelusz! Niesprytny kapitanie, leżeć! I cicho tam! Kapitanie! Kapitanie, ciebie też złapali! No niestety. No to nikt nas nie uratuje. Nie. Trzeba mieć zawsze nadzieję, pamiętajcie. Bóg może nas jeszcze uratować. Tak, w Bogu zawsze jest nadzieja. Pamiętajcie o tym jednym, co wam zawsze mówiłem. Trzeba zawsze mieć wiarę i ufność, że Bóg zawsze sprawy tak poprowadzi, że będą dobre dla nas. Ja na razie nie widzę żadnego wyjścia. Jak nam Bóg nie pomoże, to już jest po nas. Długo tu już jesteście? Dosyć długo. Męczyli was okropnie, czy coś tak? Tak, no. I nie dali nam pić. Nie dali wam wody? Do łotry! Przez cały tydzień nic nie piliśmy. Chyba miesiąc. Nie dobrze. Tak, nie mam nic, żeby się zrobić. Boję się o naszą misjonarkę i została tam z tubylką. I ciekawe, czy żeby im tam nie zrobili krzywdy. Wow, oni tam sami zostali. Co tu zrobić? Nic. Pozostanie nam tylko modlitwa. Posłanie, my to będziemy mogli zrobić, prawda? No tak, musimy się modlić i śpiewać Panu Bogu na chwałę. Tak jest, będziemy to robić. Także... Może piraci nam nie zabronili tego robić. No, musieliby nas zakneblować. Oczywiście, my się nie damy, jesteśmy chrześcijanami. I będziemy cały czas z nimi. Będziemy mieli ufność w Pana Boga. Także wy kiedyś też zostaniecie chrześcijanami, będziecie wierzyć w Pana Boga, że On was zawsze będzie prowadził i strzegł. Także może się pomodlimy. Dobrze. Kochany Ojcze, tak Ci dziękujemy, Panie, że jesteś takim dobrym, cudownym Bogiem. Prosimy Cię, Panie, o Twoją pomoc, żebyś Ty nas jakoś uwolnił, spowodował, żeby nastał jakiś cud, żebyśmy mogli wyjść stąd, Panie. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Amen. To może zaśpiewamy naszą pieśń. Tak. Jezu, Królem Ty. Oczywiście. Pamiętacie, jak to leciało? Tak. Prowadź, kapitanie. No to dobrze. Uwaga. Hej, Jezu, Królem Tyś. Hej, Jezu, Królem Tyś. Życie Twe prowadzi mnie. Życie Twe prowadzi mnie. Ale daliśmy im łupnia. No, fajnie było. To było proste! Bułka z masłem! No bossman się miotał trochę. Takie ciapy z nich były! Hej, Jack, ale ty coś miałeś dla nas? Właśnie! Co to a, miałem i mam! Co masz? Tam masz? Czekajcie, jest to coś cennego! Czekajcie! O! Czekajcie, bądźcie cierpliwi! Czekamy. Już szukam! No, szukaj dalej! Co tam miałeś dla nas? Czekajcie, szukam. Poczekajcie chwilę, idę tego szukać. Zaraz będę. Co? On jest jakiś dziwny. Dlaczego się zachowuje? Nigdy tak się nie zachowywał. Coś tam knuje. A co on tam miał? Ja wiem. Co on mógł nam pokazać? A co on najbardziej lubi? Skarby. Czekajcie. Czy on miał mapę? Mapę do skarbu. I chce ją zostać. Chodźmy do domu, chcę tam ten skarb znaleźć. Chodźmy. Nie ma. Przepadła. Zgubiłem. W jednym bucie, w drugim bucie szukałem. Nie ma. Na pewno jest gdzieś zagubiona. Ale z drugiej strony, po co mi ta mapa? Dziwnie się zachowują moi kompani. A też taki byłem? Niemożliwe. Nie odpowiada mi to, nie pasuje mi to. Oni na pewno teraz kombinują. Knują za moimi plecami. Jak tutaj mnie teraz pojmać, albo przeciwko mnie są teraz. Ale po co mi ta mapa w sumie? Nie odpowiada mi to zachowanie. Ja też byłem taki zły? Taki niegodziwiec? Wredny taki? Niemożliwe. Ja też cały czas knułem, a oni tacy dobrzy. Przygarnęli mnie? Przytulili? Nakarmili? Nie, muszę podjąć jakąś decyzję. Wiecie co? Ta
nasza sytuacja przypomina mi pewną historię biblijną. Jaką? A więc w Dziejach Apostolskich jest napisane, jak Paweł i Sylas zostali zamknięci w więzieniu. To tak jak my. Dokładnie. Dokładnie tak. I wiecie co? Oni się nie poddali. Co oni robili? Ha! Śpiewali na chwałę Bożą, modlili się, opowiadali wszystkim o Jezusie. Ale ekstra. No, taka postawa mi się podoba, taka waleczna, odważna. Takim trzeba być. Twardziele. Tak. No w sumie, a co my możemy zrobić? My też nie mamy żadnego innego wyjścia. No nie, ale wiecie co? Oni mieli wiarę, że Bóg nie doprowadzi do sytuacji, że tam będą siedzieć cały czas. Bóg spowodował, że zostali uwolnieni. Także ja wierzę, że my też zostaniemy uwolnieni. Miejcie wiarę. Okej? Tak. Przyszedłem was uwolnić. Co? Znowu chcesz nas wykiwać? Coś się zmieniło. Co? Zwolniłeś, że chcesz nas uwolnić? O tym opowiem wam kiedyś indziej. Ale Jack! Co ty? Jaki Jack? Nie jestem Jack. Od dzisiaj jestem Don Pedro. To... Uciekajcie! Naprawdę? Tak! Słuchajcie, szybko. Bóg wysłuchuje modlitw! To jest może nasza szansa! Wychodzimy! Ciekawe. Powoli! Powolutku! Po cichu! Po cichu! Chodźcie po cichu! Cichutko! Cichutko! Bo nie wiadomo, gdzie ci szaleni piraci się zaczaili. Mogą nas dorwać! Chodźcie! Chodźcie! Posłanie? Tak, kapitanie! Prowadź wszystkich tam do tego zagajnika! My tutaj z Don Pedro pozacieramy ślady. Dobra, to my idziemy, a wy za daleko nie zostawajcie. Okej. Okay. Don Pedro, pomóż. Idziemy. Zacieraj. Don Pedro, jak to się stało, że ty postanowiłeś nas uwolnić? Wiesz co, postanowiłem coś zmienić w moim życiu. Podjąłem pewne decyzje. Muszę coś zmienić. Jakoś tak uwierz, ale ciężko nam jest to uwierzyć. Wiesz, kapitanie, wcale ci się nie dziwię, ale będę robił wszystko, żebyś w to uwierzył. Oj, bardzo nadszarpnąłeś nasze zaufanie, Don Pedro. Muszę ci coś powiedzieć. Zgubiona? Mapa to jest kawałek? Tak. Szukamy skarbu od lat na tej wyspie. Tak, ale nie wiem, czy mogę ci zaufać. Jestem jedynym, który może teraz skompletować tą mapę. Wskażę wam drogę. Jeszcze pogadam z bosmanem. Idziemy. Gdzieś tu nie czają te łobuzy. Czekajcie! Co jest? Czekajcie. Bosmanie! Słuchajcie wszyscy. Don Pedro zna miejsce ukrycia prawdopodobnie tego skarbu, co doszukamy. To prawda. A czy możemy w ogóle zaufać? Mogę wam pomóc. I to jest ten problem. Trochę zawiódł nas. Zniszczono statek. Chcę się wam odwdzięczyć za to, że traktowaliście mnie w dobry sposób. Wi zupełnie inaczej niż moi kompani na naszej łajbie. Posłanie. Zaufaj mu. Ostatni raz. Ale miej na niego oko. Będę miał. Jakby co, wiesz co masz robić. Lokat, kapitanie. Nie pożałujecie tej decyzji. Dobrze, Don Pedro. To gdzie? Gdzie się udajemy? Tutaj musimy się udać. Za karmazynowym strumieniem musimy skręcić. Tam dostaniemy się w obrębie wielkich kamieni. Tam będzie palma, a potem musimy poczekać na zachód słońca, gdzie cień wskaże nam kierunek ukrytego skarbu. A, ta palma przy tym głazie tutaj. Tak, dokładnie. Największa palma na wyspie. To co? Prowadź! Obierzcie! Chodźcie! Posłanie, za nim. Chodźcie! Idź pierwszy, idę! Przyjacielu, chodźcie! Czym ja strasz? Tak.
szczyty, mroczne głębiny, on stworzył cały świat. Łąki zielone, piasek pustyni, każde ziarenko zna. Mówię tak, tak to mądry plan, mówię nie. Nie przypadek, że jestem tu, wierzę mu, moja dusza wielbi go. Ojciec wszystkich nas, w jego ręku czas, pory roku, noc i dzień. Stwórca nasz i Pan, jego wielki plan, krok po kroku spełnia się. Przypadek, że jestem tu, wierzę mu, moja dusza wielbi go. A ty
ogłosimy rządy Twe. Ogłosimy rządy Twe. Hejo, hejo, lwie Judy. Hejo, lwie Judy. Jak potężnym jesteś Ty. Jak potężnym jesteś Ty. Hejo, hejo, lwie Judy. Hejo, hejo, lwie Judy. Jak wspaniały jesteś Ty. Jak wspaniałym jesteś Ty. Jak potężny jesteś Ty. Jak potężny jesteś Ty. Jak wspaniały jesteś Ty. Jak wspaniały jesteś Ty. Wow! 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 Na cudnie! Idzie?